Dzień dobry. Poprzednio pokazałem Państwu, jak opracowałem aplikację Assembler w programie Factory.io2. Jak pamiętacie, tutaj zmienimy, był problem z nachodzącymi na siebie elementami bazowymi w momencie, gdy rampa była podniesiona i gotowy element opuszczał naszą maszynę. Próbowałem problem rozwiązać modyfikując program, niestety nie udało się w ten sposób. Te elementy poruszają się bardzo blisko siebie i modyfikacje programowe niewiele tutaj dadzą. Postanowiłem więc urządzenie przekonstruować. Także mamy w tym momencie transporter elementów bazowych podzielony na dwa elementy. Transporter wyjściowy i transporter wejściowy. Poza tym przesunąłem położenie czujnika Part Living. Także znajduje się w odległości równej długości tego elementu od tej rampy. Także to moim zdaniem bardzo dobrze wpływa na pracę programu. Unikamy sytuacji, w której element zostanie przyciśnięty przez rampę. W momencie, gdy oprzeciw tego roku będzie zdawać zwłoka czasowa od wykrycia elementu, albo gdy elementy będą najeżdżać jeden za drugim, gdy warunkiem przejścia będzie zbocze opadające. Zobaczmy, jak teraz pracuje nasze urządzenie. Zasterujemy z pulpitu. Elementy zostały przyciśnięte. Jak widzicie, są blisko miejsca, w którym są przyciśnięte, ale transporter elementów bazowych, transporter wejściowy elementów bazowych i transporter nakładek, w momencie, gdy rampa jest otwarta, poruszają się znacznie wolniej. Dzięki temu gotowy element może opuścić urządzenie. Następny wjeżdża. Składamy kolejne elementy. Następny opuszcza. Prędkość tych transporterów możemy regulować w ustawieniach. Także możemy ustawić prędkość procentową maksymalnej prędkości transportera, tak aby rampa zdążyła nam się zamknąć, a jednocześnie elementy dojeżdżały w momencie, gdy jest ona jeszcze otwarta i proces przebiegał jak najbardziej wydajnie, żebyśmy mieli jak najlepsze OII. Poza tym możemy regulować czas docisku. Jest to czas, w którym właśnie w tym momencie element jest przytrzymany. No, niestety na razie, jak się okazuje, ta prędkość była trochę zbyt duża. No i mamy to co mamy. Spróbujemy dać mniejszą prędkość. 10%. Zobaczcie, że teraz transporter porusza się jeszcze wolniej. Jak widzicie, teraz odległość od tych elementów jest większa, przez co proces może prowadzić bezpiecznie, jest bardziej stabilny. Dobór tej prędkości to jest zadanie dla technologa, tak żeby proces przebiegał jak najbardziej wydajnie, a jednocześnie żeby był jak najbardziej stabilny. Czas docisku jest to czas zwłoki od momentu dociśnięcia tego elementu.
do momentu przejścia do tego kroku. Tak, żeby element był dobrze rozciśnięty i żeby te elementy dokładnie na siebie nachodziły. Na razie dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.